Na Suwalszczyźnie w tym roku doszło już do ponad 40 przypadków wypalania traw. W poniedziałek niewiele brakowało, by wraz z łąką spłonął dom. Pożar wzniecono przy ulicy Łokietka w Suwałkach. Dosłownie o włos znajdowały się kolejne zabudowania. Dla suwalskich strażaków początek wiosny oznacza gaszenie pożarów powstałych z braku rozsądku, wyobraźni, wiedzy, będących skutkiem, mówiąc wprost, kompletnej głupoty podpalacza. Bezmyślność osób podpalających łąki stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się sucha trawa i pozostałości roślinne. Pożar ze względu na silny wiatr bardzo szybko rozprzestrzenia się w kierunku budynków mieszkalnych. Pożarem objęte już jest ogrodzenie drewniane jednego z budynków i drzewa znajdujące się na posesji. Tym razem strażacy zdążyli ugasić płonące pastwisko i nie dopuścili, by ogień podszedł pod dom mieszkalny. Do podobnego zdarzenia doszło też w minioną niedzielę we wsi Czarnakowizna. Prawdopodobnie właśnie w wyniku wypalania pozostałości roślinnych pożar się bardzo szybko rozprzestrzenił. Doszło do zapalenia się siana w jednym z budynków gospodarczych, konkretnie na jego poddaszu. Skala zjawiska wypalania traw w naszym regionie jest porażająca. W ubiegłym sezonie wiosennym strażacy do palących się traw i nieużytków rolnych wyjeżdżali ponad 50 razy. W tym roku straż zdążyła już ugasić 41 pożarów tego typu. W ostatnią niedzielę w całym województwie podlaskim płonęło 20 połaci ziemi. Komenda Miejska Straży Pożarnej przypomina, że za wypalanie traw grozi kara grzywny do 50 tysięcy złotych, bądź też do 10 lat pozbawienia wolności w przypadku, gdy pożar spowoduje zagrożenie mienia bądź życia ludzi. Jak pokazuje wieloletnie już doświadczenie, rolnicy nie przejmują się sankcjami prawnymi.